Witamy serdecznie. Witam się, Robercie, witam naszą publiczność. Dzisiaj o zakończenie naszej serii. Myślę, że w jednym odcinku to się uda wszystko zmieścić. Być może nie, być może będą dwa, zobaczymy. Historia histerii, czyli takie pewne przybliżenie albo nasze dywagacje na temat, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, kto się na to zgodził, jakie siły albo jakich metod używają do tego, żebyśmy byli w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo z pewnością każdy się musi zgodzić ze stwierdzeniem, że w ciekawych czasach żyjemy i to przekleństwo zmaterializowało się i z pewnością to widzimy, że świat bardzo przyspieszył i pewne rzeczy, które należały do kręgu tak zwanych teorii spiskowych, zaczynają coraz bardziej nas zadziwiać i takie dywagacje być może wcale nie są pozbawione większego i głębszego sensu, ale my mamy prawo do naszego oglądu sytuacji i pewnych wniosków, a jeśli tego słuchacie i was to interesuje, to być może pobudzi waszą wyobraźnię albo wyciągniecie takie same lub zupełnie inne wnioski, mówiąc, co ci ludzie tutaj bełkoczą. No to przyglądnijmy się temu wobec tego. Czas start, czyli jeśli chodzi o ten ostatni okres, to ja bym tak roboczo nazwał, bo poprzedni okres to, pamiętacie, zakończyliśmy na tym takim rozwoju przemysłu, kolonializmie, neokolonializmie. To jest moim zdaniem początek XX wieku, czyli okres przed pierwszą wojną, przed drugą wojną i bardzo mocny rozwój w latach powojennych oraz przyspieszenie ostatnich kilkunastu lat, no i te zawirowania. No i tutaj myślę, że musielibyśmy wyłapać kilka takich głównych nurtów, które decydują o tym, jak to stado hodowane się zachowuje. Jakiś, Jacek, widzisz takie ważne elementy, które swoim zdaniem decydują o tym, jak jesteśmy zarządzani? Zacząć należy od tego, że zrobiliśmy założenie, że cały eksperyment pod tytułem cywilizacja, i to nie tylko nasza, jest obserwowany przez tych słynnych onych. Zróbmy takie założenie, jeśli do tej pory ono zostało zapomniane, no to musimy to założenie zrobić. Więc eksperyment zmierza ku temu, bo tak, jest to jakaś tam gra. Gra, jak każde urządzenie elektroniczne, musi mieć zasilanie, no i pewną płaszczyznę, taką siatkę bazową, na której będzie się rozgrywać i dopiero do tego dopisuje się krajobrazy, uczestników i różnego rodzaju programy reakcyjne. I wtedy mamy mniej więcej komplet, a później można to koloryzować, utrudniać, robić kolejne tak zwane levele, czyli poziomy trudności. I tak to mniej więcej jest skonstruowane w wielkim skrócie i w bardzo dużym uproszczeniu. Nasza gra, jeżeli chodzi o ostatnie te rozgrywki, także była pewnym poziomem trudności, w którym rozpatrywano ujednolicenie społeczeństwa, bo wszystko do tego zmierza. Twórcy gry uzależnili się od tego. I teraz należałoby przeprowadzić taką krótką analizę, kto jest twórcą gry. Bo jeżeli twórcą gry jesteśmy my, czyli ludzie duszowi, to wygląda na to, i jest na to jakiś tam pośredni dowód, oczywiście ja to w innych naszych nagraniach też poruszałem tą problematykę, to wygląda na to, że my żeśmy się tak zafascynowali grą, że nie potrafimy z niej wyjść, zapomnieliśmy, że w ogóle żeśmy ją stworzyli, czyli staliśmy się ofiarą swojej własnej gry, ale po drodze mamy uczestników, którzy nie dosyć, że grą są zafascynowani, to jeszcze są od niej uzależnieni i od tego zależy ich przetrwanie, czyli życie. Potrafią żyć tylko w grze, więc zakończenie gry
nie leży w ich interesie. Co zatem mogłoby leżeć w ich interesie? Oczywiście przedłużenie tej gry, no i zablokowanie możliwości wyjścia. Naszym wyjściem jest powrót do świadomości, do tej pierwszej stwórczej myśli, która to wszystko wytworzyła. Uczestników, plansze, programy bazowe, uczestniczące i tak dalej. I uczestników automatycznie. I do tego służy nasze przebudzenie, powrót do świadomości. To jest oczywiście początek drogi, takich zrywów może być więcej, a w każdym razie ewolucja tej świadomości będzie postępować. Ich zadaniem jest zatrzymanie tego. W związku z tym starają się przejąć przede wszystkim, bo kiedy gra się toczy, kiedy jest zasilana, więc muszą przejąć kontrolę nad zasilaniem. A w tezie, którą podaję już od kilku lat, to my jesteśmy źródłem zasilającym tą grę, w związku z tym nad nami trzeba przejąć kontrolę. Przepraszam. I to dlatego jest to dążenie do zarządzania społeczeństwami. Ten eksperyment działa już no bardzo długo, od dziesiątek, od setek, nawet od tysięcy lat. Teraz wszedł na poziom zarządzania totalnego, czyli nic nie można zrobić. Przyjrzyjmy się chociażby bardzo wyraźnym przykładom podziału świata na wschód i zachód. Związek Radziecki i reszta świata, gdzie eksperyment za naszą wschodnią granicą prowadzony był pod przymusem, za pomocą terroru, ale również propagandy. Natomiast druga strona prowadziła eksperyment uzależnienie od pieniądza, od świecidełek, wtrącenie ludzi w spirale zadłużeń, zadłużeń państw również na dużą skalę i uzależnienia od prywatnych firm, które drukują pieniądze, które to pieniądze są narzędziem głównym do zarządzania ludźmi. Eksperyment nie wyszedł i jest w tej chwili zamykany. Ten za wschodnią granicą był zamknięty, jak dobrze pamiętamy, w końcówce XX wieku. I to no, skutkowało wieloma perturbacjami. Jeden z efektów obserwujemy w tej chwili, czyli chęć powrotu jakby do starego porządku i propozycja nowego porządku, rozpadający się system finansowy po to, żeby zubożyć ludzi, bo kontrolę nad ludźmi można przeprowadzać na wiele sposobów. Oczywiście ten terror, przymus, jak najbardziej tak, ale również przez dostęp do pożywienia. Więc popatrzmy. Klasa średnia praktycznie w tej chwili jest w zaniku, a wszystkie oszczędności, które ta klasa średnia miała, są w tej chwili zjadane, bo muszą być. Więc koniec. Nie ma nadziei żadnej, że inflacja zostanie powstrzymana, bo inflacja została wywołana sztucznie. I na to jest szereg dowodów. Inni publicyści to wystarczająco udowadniają. Także na przykład ceny hurtowe czy ceny skupów obniżane są regularnie. Natomiast ceny sklepowe, te właśnie, które decydują o zubożeniu społeczeństwa, są podwyższane. Oczywiście ceny prądu, wszystkich właściwie paliw też są regulowane i to mieliśmy eksperyment w Polsce, pamiętamy, cena regulowana, nawet na druki były na opakowaniach albo na etykietach i to były ceny regulowane rządowo. W tej chwili mamy dokładnie z tym samym do czynienia, tylko że nie jest to napisane do publicznej wiadomości. No więc poprzez zubożenie społeczeństwa i wprowadzenie na przykład dochodu gwarantowanego, ci uczestnicy, którzy bez gry nie mogą istnieć, będą mieli
Inaczej, ja nie chcę być złym profetą, ale nie chcę nawet wdrukować tej myśli, więc jak mówię, będą wprowadzać, czy będą robić, to oznacza w tłumaczeniu, że mają taki plan. A czy im się to uda, to wcale nie jest powiedziane, bo globalizacja, mimo wszelkich prób przyspieszenia, nadal im się nie udaje. Więc my nie możemy oczekiwać jakiegoś spektakularnego zwycięstwa i wejścia na podium. To jest nasze zwycięstwo. Stały opór. Tak jak nie potrafimy, załóżmy, grubej kostki lodu skruszyć, ale poprzez stałe ciśnienie sznura czy też łańcucha, poprzez te ciśnienia potrafimy przeprowadzić ten łańcuch czy sznur przez tą grubą kostkę lodu. Czyli ten stały opór występuje w społeczeństwach i nie tylko polskich. Nie ma sensu w tej chwili prowadzić jakiejś gloryfikacji naszego narodu, chociaż zasługuje na nią, ale stracimy sens. Więc globalizacja nie nastąpiła i dalej ten opór jest, to im nie odpowiada, a to jest nasze zwycięstwo, tylko że jest mało zauważalne i trudno nam się cieszyć, bo przyzwyczajeni jesteśmy do konkurencji, na przykład sportowej, w której ostatecznie jakiś arbiter decyduje o tym, czy komuś wsadza na łeb medal, czy nie, i czy go stawia na podium. To tak nawiasem mówiąc. Następny element kontroli to jest oczywiście woda. I teraz zauważmy doniesienia światowe. Tu susza, tam susza, obniżenie wód gruntowych. Teraz aktualnie na tapecie jest Francja. Kraj rolniczy, zauważmy, czyli też regulacja poprzez obniżenie tego lustra wody, regulacja produkcji żywności oraz wszelkich właściwie procesów technologicznych, w tym także produkcji prądu, aluminium, wytopów metali, każdych właściwie technologicznych procesów, które bez wody się nie obędą, a jest ich zdecydowana większość. Następna rzecz, chociaż właściwie powinienem powiedzieć jako pierwsza, ponieważ woda jest niezbędna nam do picia, żeby przeżyć. I tutaj przypomnę tylko, że niektóre wieszczki, wieszczowie, jasnowidze przewidywali, i w filmotece też jest tak, przebija się czasami taka treść, że cena wody będzie zbliżona do ceny benzyny, oczywiście wody pitnej. No więc tak, jakie regulacje? Weźmy nasze podwórko. Parę lat temu, niedawno całkiem, weszła ustawa, że na swoim podwórku nawet nie możesz być właścicielem wody. Każda woda opadowa, każda woda gruntowa należy do tak zwanego państwa. Idei, to państwo jest ideą pewną, państwo nie istnieje. Też chciałbym, żebyście to wszyscy zrozumieli. To jest rodzaj umowy akceptacyjnej. Ponieważ akceptujemy, że jesteśmy Polakami w danych granicach, akceptujemy rząd, akceptujemy Sejm, Senat, sądy, to nasza zgoda tworzy to państwo. Tak naprawdę nie ma takiego tworu. To jest twór ideowy, czysto ideowy, fikcyjny. No i wróćmy do tej wody. No więc ustawa decyduje o tym, że jeżeli zbierasz deszczówkę, to nie jesteś jej właścicielem. Kierując się zasadą tej ustawy, właściwie możemy złamać prawo na spacerze z psem, który napije się wody z kałuży. Następna z naszego podwórka sprawa to rejestracja studni, ujęć wody, pozwolenia na wiercenie studni głębinowej. Na razie zakazów nie ma, ale każdy zakład produkcji wody, no nie produkuje się wody, dostarczania wody do naszych mieszkań i domów,
zwłaszcza domów, wymaga w deklaracji przyłączeniowej takiego zeznania, czy jest ujęcie wodne na działce. Studnia kopana lub też wiercona, źródło, studnia artezyjska i tak dalej. Więc takie rzeczy są niezwykle niebezpieczne, bo jeżeli nawet masz pozwolenie na wywiercenie studni, to okazuje się, że wedle tej ustawy nie możesz z niej czerpać wody. Bo nie. Taki figiel tam zrobili. Następna rzecz, która jest niezbędna do przeżycia nas jako ludzi, jako powłoki biologiczne, powietrze. No i zwróćmy uwagę na to, co się dzieje z powietrzem. Poza tym, że jest zatrute, bo to oczywiste jest, no przemysł zrobił swoje. Nie będę tutaj o pierdzących krowach mówił, ani o innych zjawiskach, które nam się wmawia, już tym bardziej o dwutlenku węgla, który jest niezbędny do przetrwania na Ziemi. Ktoś, kto wymyślił zagrożenie ze strony dwutlenku węgla, jest po prostu idiotą. Nie, a może inaczej. Nie idiotą. Jest albo nieukiem, albo uczestniczy w jakiejś zmowie. Bo wystarczy uważać na lekcjach biologii lub chemii, żeby dowiedzieć się, że to podstawą w ogóle przetwarzania na przykład cukrów i wytwarzania ich jest oczywiście dwutlenek węgla. Przy udziale światła i jeszcze tam no jest parę warunków, ale generalnie bez dwutlenku węgla cały proces się nie odbędzie. W związku z tym cała żywność nie zostanie wyprodukowana, bo w tym łańcuchu żywności na początku, pomijmy wodę, dwutlenek węgla i słońce, czyli te główne składowe, są węglowodany i dopiero później jako bardziej skomplikowane związki, i ty to wiesz doskonale, bo kończyłeś takie studia, są białka i tłuszcze. Tak pokrótce, tylko pokrótce. Ogólnoświatowy trend do tego, żeby programować ludzi na zagrożenie powietrza, ślad węglowy, dziurę ozonową wcześniej, to jest kontrola nad naszym oddechem, nad naszym życiodajnym oddechem. Więc przejęcie funkcji energetycznych, bo te trzy elementy to są funkcje energetyczne do przetrwania ludzi, wstępem do przejęcia kontroli nad energią stwórczą, którą nosimy sobie. Bo jeżeli nie będziemy mieli dostępu do tych trzech elementów lub będzie w jakikolwiek sposób reglamentowany i ustanowione zostaną limity, to co będzie, jeżeli ten limit przekroczysz? Oczenować, samo jak chorzy na raka zrobią wszystko, żeby wyzdrowieć, no więc każdy organizm zrobi wszystko, żeby się napić się i oddychać. Co będzie prowadziło do kolejnego zubożenia, natomiast znajdzie się oczywiście lekarstwo na to. Rządy lub docelowo światowy rząd wyjdzie z pomocną ręką. No słuchaj, jeżeli będziesz lojalnym obywatelem świata, naszej pięknej wioski, to otrzymasz taki limit podwójny, albo będziesz miał prawo do oddychania, będziesz miał prawo do czystej wody, do jedzenia odpowiedniego, chociaż tutaj mam wątpliwości. No bo to, co się dzieje z jedzeniem, to też nie jest przypadkowe. Czyli demontaż rolnictwa. W Polsce dzieje się to od lat 90. Jest to obserwowane. Rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, który uczestniczył jako matematyk w ogóle w obliczeniach sprzedaży przedsiębiorstw w Polsce. Akurat dokumenty, które mi przedstawił, to były dokumenty w innych negocjacjach. Jego zadaniem była wycena. Oczywiście wiemy, jaka to jest wycena, a nawet jak nie wiemy, to się domyślacie, że to wszystko poszło za grosze. Natomiast co ciekawego mi powiedział, że przy nim odbywały się dyskusje
oczywiście tajne, tajne dla nas, dla publiczności, w których wręcz żądanie nastąpiło takie, żeby całe przetwórstwo żywnościowe dostało się w ręce korporacji amerykańskich, natomiast przemysłowe w ręce przemysłowców niemieckich. I to było oficjalnie wiadomo, także ktoś, kto jeszcze tkwi umysłem w tych założeniach Solidarności, okrągłych stołów Magdalenki, późniejszych piewców wolności i siewców demokracji, to znaczy, że po prostu śpi, został oszukany i nie chce być przy prawdzie, nie chce stanąć w tej prawdzie, woli być oszukiwany. Wszyscy, absolutnie wszyscy o tym wiedzieli, którzy uczestniczyli w przemianach społecznych po upadku bloku wschodniego. To było wiadome. I to jest kolejna próba przejęcia tylko na bazie naszego podwórka. Spójrzmy na zachód. Co się dzieje w Holandii i Danii? Co robią rolnicy? Francja oczywiście, sprzed paru miesięcy. Wszędzie prywatne wytwórstwo żywności jest zagrożone. Popatrzmy na koszta prowadzenia firmy i utrudnienia urzędowe, które są z tym związane. Wszystkie firmy mają paść. Nie ma być firm prywatnych. Mają tym zarządzać korporacje, a one z kolei będą ściśle współpracować ze swoimi pacynkami, kukiełkami, które będą występować w formie rządów, prezydentów, ministrów i tak dalej. To nie jest istotne, jak oni się będą nazywać. Chodzi o to, żeby zrobić pewien teatr i za pomocą czyichś ust zakomunikować, że mamy taką sytuację, że w tej chwili będzie to lub tamto. Na przykład limitowana żywność albo nie ma żywności, więc będziemy spożywać owady, bo one mniej pierdzą od krów, są tańsze w utrzymaniu, no i tutaj redaktorzy głównego nurtu, jak widać, spuszczają się w ogóle nad tym, że to w ogóle jest ratunek dla ziemi i próbują jeszcze prozdrowotne jakieś, to w ogóle mnie śmieszy, prozdrowotne właściwości chityny, która w ogóle nie jest trawiona przez nasz organizm. Cały szereg propagandowych treści jest wrzucana w tej chwili jako modelowe, po to, żeby uzyskać akceptację i tutaj żeśmy wspominali dość często w poprzednich odcinkach o takim wdrukowaniu w umysły pewnego wzorca. Więc tu mamy taki prosty podział na predykcje, wizje profetyczne i do tego możemy dołożyć to osławione okno Overtona. No, nastąpi jakaś tam dyskusja, ale ona nie ma nic na celu. Ona nie ma na celu rozwiązań, tylko ma na celu nagłośnienie sprawy, że coś się wokół tego dzieje. I tak wielki eksperyment został przeprowadzony tym powolnym sposobem, żebyśmy się nie zorientowali, że oni coś kombinują. Zrzuca się odpowiedzialność na warunki pogodowe, zmianę klimatu, dziury ozonowe, ślad węglowy, wojnę za wschodnią granicą, perturbacje związane z wydobyciem ropy, odejściem uczestnika OPEC, Tajwan i Chiny, Grecja i Turcja, Bliski Wschód i tak dalej. To wszystko są zasłony dymne i powody, dla których mielibyśmy wierzyć w to, że nie jest to sterowane, tylko jest to wynik po prostu no, takich okoliczności. Nie, to nie jest wynik żadnych okoliczności. One są pomagające w tłumaczeniu, bo musi być podany jakiś powód, ale nie są kluczowe. One także zostały wywołane. Więc taki mają plan. Co do innego poziomu energetycznego.
W ogóle chrząknij, co? Bo ja się rozgadałem. Robert? Jestem. Mogę ewentualnie coś uzupełnić, jak chcesz. Tak, zanim przejdę, zróbmy taki przecinek, bo przejdę do innych energetycznych zagadnień. Dobrze, to ja może to tak w skrócie, bo mam parę punktów, wiele już omówiłeś, ale być może potem je rozwiniesz. Wiadomo, że jeśli jest dwóch rozmówców, to każdy ma troszeczkę inny punkt widzenia, bo różnie rozpatrujemy to wszystko. Ja podchodzę do tego jako do rzeczywiście gry, gdzie już ustaliliśmy, że twórca pozwolił na nią z jakichś tam względów. Być może dla mnie akurat takim najważniejszym względem to jest to, żeby tak przydusić, żeby ten zakład, który postawił z innymi graczami, wygrać, czyli przydusimy, wykastrujemy zmysły, a i tak moje dzieci zrobią swoje, czyli wyjdą z tej gry. Więc ja to raczej tak postrzegam. W związku z tym, że dzieci boskie mają moc kreacji i to my kreujemy tę rzeczywistość, tylko znowu zostaliśmy wykastrowani ze zmysłów, więc mamy zapomnieć o tym, znaczy mamy nie pamiętać, ale sobie przypomnieć, a gracze rozgrywający wiedzą o tym i to oni tak kierują naszą wyobraźnią, takie programy nam podsuwają, żebyśmy my, jedyni kreatorzy tego świata, zrobili to, co oni sobie wymyślą. Czyli to są takie założenia. W związku z tym, że tak przynajmniej ja sobie to tłumaczę, że kończy się pewien level, czyli to załóżmy od Marduka, gdzie tłumaczyliśmy, że jest jakiś zamysł, który możemy omówić, w tej chwili najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt lat kończy się, czyli piasek w klepsydrze się przesypuje i oni, którzy wiedzą o tym, dokonują bardzo gwałtownych ruchów, żeby zająć dobre pozycje albo po prostu ustawić się na następny rozdział. Tak do tego podchodzę. I w związku z tym to przyspieszenie, które w tej chwili ma miejsce, służy wielu celom, które oni sobie stawiają. W związku z tym, że my jesteśmy kreatorami, to najważniejsza jest kwestia kontroli pełnej, otępienie nas oraz jakby przekierowanie energii na to, na ich zamiary. To jest jakby główny cel, tak bym to powiedział. I w tych elementach, które są takie dosyć bardzo istotne, to jest właśnie tak samo jeszcze między innymi podział, bo ten podział to jest coś, co powoduje, że my nie jesteśmy w stanie być jednością i działać wspólnie. I teraz patrząc się na to, na tą uwagę albo na zarządzanie, to jak omawialiśmy w poprzednich odcinkach, to był Bóg, cesarz, król, następnie pseudodemokracja. W tej chwili bardzo ważne, co wymieniałeś, to jest korporacjonizm, bo to jakby ten korporacjonizm zastępuje demokrację. My się musimy na to zgodzić, bo to jest jedyna szansa wyjścia z tego główienka, za przeproszeniem. No i następnym elementem wychodzi na to, że będzie sztuczna inteligencja, czyli ten koniec epoki, który tutaj mamy, charakteryzuje się takimi ważnymi jakby polami działań. Tu mówiłeś między innymi o ubóstwie, o kontroli żywności, co jest bardzo ważne, niech jedzenie będzie waszym lekarstwem, to mówi samo za się, prawda? I tutaj mamy teraz tak. Zresztą, przepraszam, sentencja, która została z przysięgi Hipokratesa wycofana, już się nie składa tej pełnej sentencji. Tak, tylko wiesz, to więc gdzieś tam... to się stało przysięgą Hipokryta, a nie Hipokratesa. Dokładnie. I teraz ja bym tutaj wymienił jeszcze kilka takich elementów, które wydaje mi się, że warto by omówić, albo przynajmniej wypunktować. Między innymi to jest kwestia rozpadu rodziny, roli kobiety, czyli to, co spajało, to, co jednoczyło, to, co dawało napęd męskiej energii, czyli kobieta, no poprzez te ruchy wszystkie takie, powiedziałbym, sufrażystki, to no, spowodowało, że kobiety przestały, no, zajęły się konsumpcją i pogonią za pieniędzmi. Czyli ta rola jakby matki, opiekunki, trzymającej to wszystko za wszasz, trochę się rozmydliła, bo one też poszły w konsumpcję i podążyły za pieniądzem, co według mnie ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi właśnie o nasz potencjał i osłabienie naszej mocy. Czyli potem kolejny taki element, mówiłeś właśnie o tej rozwoju Azji i jakby zmiana środka ciężkości. W międzyczasie powiedzieliśmy, że główny środek ciężkości, centrum zarządzania to było Cesarstwo Rzymskie, czyli generalnie Londyn. Potem to poszło w Nowy Jork, czyli Stany Zjednoczone. W tej chwili moim zdaniem środek ciężkości jest generowany
w kierunku azjatyckim. Być może to jest kwestia właśnie sterowalności tej grupy etnicznej opartej na tej genetyce azjatyckiej, że tam będzie łatwiej kierować tą populacją, bo jeśli chodzi o liczby, to rzeczywiście Indie, Chiny, kontynent azjatycki, no zdecydowanie przeważa, jeśli chodzi o ilość ludzi i jakby ten model się tam bardzo mocno rozwija, szczególnie w Azji, więc może jest kwestia zastąpienia krnąbrnych Europejczyków pokornymi Azjatami. O korporacjonizmie mówiliśmy. Następnie bardzo ważny element, który mi się wydaje, że musisz omówić, to jest właśnie programowanie medialne, czyli wykorzystanie tych nowych środków, powiedziałbym, programowania, ogłupiania, czyli telewizja, radio, internet, i to jest początek XX wieku, ewidentnie pokazuje, że w nowy sposób można sterować społeczeństwem. Zamieszanie, czyli po prostu doprowadzenie do zamętu intelektualnego i przebodźcowania wszystkie jakieś tam teorie, UFO, NWO, wykorzystanie internetu, kiedy mamy tak dużo informacji, że właściwie już gubimy naszą uważność w zalewie tego szumu informacyjnego, który nam się wrzuca. Tak mniej więcej bym to w tej chwili widział z takich głównych elementów. Coś rozwiniesz, coś zaprzeczysz, coś potwierdzisz? Bardzo dobre rozwinięcie zrobiłeś. Ja bym tutaj wszedł, ponieważ chciałem omówić inne zagadnienia energetyczne, to tutaj to, co wspomniałeś, zarządzanie informacją jest zarządzaniem energią, bo wedle zasady, tam gdzie swoją uwagę poświęcasz, kierujesz, tam następuje przekierowanie energii, co widać też fajnie na przykładzie gry, bo uczestnik gry, jeżeli steruje swoim awatarem na planszy, to oszczędność procesora i wszelkich zasobów gry polega na tym, że jeżeli ten awatar idzie na przykład, czy leci, czy płynie, albo skręca, to on nie skręca w jakimś kierunku. To tylko nam się tak wydaje, złudzenie gry nam to w ten sposób pokazuje. Tak naprawdę to program, siatka bazowa, odtwarza się, zaczyna być poruszana i ona się przemieszcza, a nie uczestnik, nie awatar. Zauważ, czyli w momencie jak skręca, załóżmy w lewo czy w prawo, to nie ma tam żadnego świata. Program bazowy dostaje informację, że punkt odniesienia się zmienia i zaczyna odtwarzać, budować rzeczywistość tą prawą lub lewą. I podobnie jest z nami w tej grze, w tej dużej grze, bardzo realnej zresztą. I tutaj cel propagandy jest taki, żeby odtwarzane było to, co jest głównym zamierzeniem zarządzających. Więc każda informacja, która będzie płynąć nam z mainstreamu, a jak wiemy, mainstream jest opanowany przez ledwie 3 firmy, które zarządzają informacją, cała reszta to tylko pionki, w których zresztą udziały mają właśnie te duże firmy. Także to nie łudźmy się. Nie ma czegoś takiego jak wolny dostęp do informacji. Jeśli jest takie maleństwa jak my, to jest tępiony poprzez cenzurę, poprzez ośmieszanie lub nawet metodami prawnymi, bo te metody, już żeśmy kiedyś wspomnieli o tym, właśnie nadchodzą, tak? Widzimy to bardzo wyraźnie na podstawie tępienia na przykład prawdziwych informacji o tym, co nas spotyka od 3 lat. Żeby nie wrzucać tego na Ramble, to muszę mówić takim szyfrem. To, co się dzieje z lekarzami, to, co się dzieje z publicystami. No i tu mamy ten przykład bolesny, bo prowadzący nawet do likwidacji fizycznej, tak? Takich ludzi, propagatorów prawdy. No, niestety tak jest. Więc zarządzanie informacją i propagandą
jest podstawą przejęcia energetycznego. Bo wyobraźmy sobie teraz, spróbujmy nałożyć ten przykład gry. Milion ludzi siedzi przed odbiornikami telewizyjnymi, z czego powiedzmy 200 tysięcy to są ci, którzy nie uwierzyli, ale pozostaje 800 tysięcy, którzy wierzą w to i automatycznie przekierowują swoją uwagę na te informacje, tworząc tą rzeczywistość przez milczącą zgodę, przez akceptację lub nawet wiarę. Nie jest istotne, który przesył energetyczny wystąpi. Istotne jest, żeby wystąpił. Jeżeli będzie to wzburzenie, to też będzie przesył energetyczny. Więc istotą założenia jest programowanie naszych umysłów na taką rzeczywistość, jakiej sobie po prostu życzą. I zagadka jakby, no można to dalej rozwijać, ale po co? Ona jest rozwiązana. Docelowo energią zasilającą, tak jak w każdej grze, jest ta energia źródłowa. Postawiłem już dawno temu tezę i nie jestem jedyny, który to na to wpadł, więc warto posłuchać również innych wersji, innych badaczy czy publicystów. Teza brzmi w ten sposób, że uczestnik gry świadomy, posiadający świadomość duszy, za pomocą swojej świadomości zasila tą grę. Czyli nie ma zasilania takiego akumulacyjnego jakiegoś, tak, nie ma akumulatorka, który stoi, tylko stały dopływ energetyczny od źródła stworzenia za pomocą tych uczestników świadomych, czyli w naszym porównaniu tych, którzy trzymają joysticka w ręku, no jest zasilana gra. Reszta, owszem, również konsumuje i wydziela energię, zwłaszcza programy reakcyjne, tylko okazało się, że te programy reakcyjne konsumują za dużo tej energii, w związku z tym trzeba przejąć energię tą źródłową. I po to właśnie te plany redukcji ludności są prowadzone. Po to są różne substancje dodawane do wody, do żywności, rozpylane w powietrzu oraz w innych, na przykład medykamentach, strzykawkach, też nie mogę mówić otwartym tekstem, po to, żeby nastąpiła pewna redukcja tych konsumentów energetycznych, którzy przewyższyli konsumpcję nad produkcją energetyczną, a pozostawić tych, którzy dysponują tą linią energetyczną i nad nimi przejąć kontrolę. Omówiłem w poprzednim akapicie, nazwijmy to tak, w jaki sposób ta kontrola jest prowadzona i wprowadzana realnie w nasze życia. Natomiast nie omówiłem, i do tego trzeba dojść i będę prowadził w tym kierunku, że całe to wydarzenie na ogromną skalę i plany tej redukcji nie dotyczą ludzi prawdziwych. Nie dotyczą ludzi również, bo tutaj jest pewna subtelna różnica, którzy to zasilanie mają. I zauważcie, że to tacy właśnie ludzie budzą się wystarczająco wcześnie, żeby nie uwierzyć w całą propagandę, uniknąć przyjęcia pewnych substancji, które są dla nich zagrożeniem wręcz życia, ale wtedy będzie wiadomo, kto tego nie przyjął. Do tego dołóżmy ogólne badania genetyczne, które są wykonywane od lat, od narodzin dziecka,
gdzie jest bardzo duży nacisk na to, żeby tą kroplę krwi pobrać z pięty. To do niczego nie służy. Choroby, którymi straszą rodzice, że oni tam badają, praktycznie są w zaniku. Są na to badania, można posłużyć się statystykami, ale są wykonane pierwsze badania genetyczne po to, żeby ten ślad genetyczny śledzić, bo po tym śladzie można wyróżnić właśnie takich ludzi, którzy niosą ze sobą tą energię. Następna rzecz. Wszelkiego rodzaju badania, w tym także pobieranie wymazów i testów, wiadomo na co. To też służy do tego, żeby wiedzieć o nas więcej. Kto zrobił to, kto tego nie zrobił. Oczywiście, że wiedzą po IP-kach, kto słucha tego w tej chwili na przykład. Tylko nie przestraszcie się, bo to nic nie da. Strach niczego nie wniesie. Wiedzą, kto nadaje, kto odbiera, kto się interesuje tym. Mają narzędzia odpowiednie, żeby nie tylko IP-ki śledzić, ale również i numery telefonów, rozmowy, SMS-y, maile i tak dalej. I takie bazy danych, które później zaczynają być w korelacji, ten współczynnik korelacji można bardzo łatwo wyliczyć. Ktoś, kto był na studiach jakichś menadżerskich czy ekonomicznych, to z pewnością to narzędzie zna i wie, jak prosto współczynnik korelacji między kolumnami danych się liczy. A oni wiedzą to na pewno. I zlokalizowanie takiej ścieżki energetycznej w obecnej sytuacji jest łatwe. Trwa sekundy. No i po co komu, w tym także tym zarządzającym, te programy, które zjadają energię, oni nam tłumaczą bardzo delikatnie, że proces cywilizacyjny poszedł za daleko, że ludzie za dużo konsumują, że trzeba im ograniczyć to miasta 15-minutowe, przyjrzyjcie się, czy też C40 zdaje się ten projekt, on się nazywa, Warszawa w nim uczestniczy, a w planach jest Wrocław, moje rodzinne miasto, Rzeszów i chyba jeszcze jedno, ale nie pamiętam dokładnie, które tam teraz pod obstrzałem krytyki jest pan Trzaskowski i wycofuje się, że to nie to, tylko propozycja i tam zaciemnia sytuację. No kolejny uczestnik teatru. Badana jest reakcja, jak ludzie na to zareagują, ale to badanie spowoduje jedynie przyspieszenie lub spowolnienie takiego projektu, po to, żeby on łagodnie w społeczeństwo wszedł. Mając na uwadze to, co powiedziałem, że te linie energetyczne zostaną zlokalizowane w sekundę, zostaną. I teraz na czym zależy uczestnikowi, który jest uzależniony witalnie od gry, czyli tej ścieżce B, którą omawiamy, tych słynnych onych, na tym, żeby pozbawić grę nadmiernych konsumentów energetycznych, które spowolniają grę i które powodują, że muszą się tą energią dzielić, przejąć zasilanie, czyli ludzi duszowych, dlatego walka o duszę taka jest i po to jest między innymi w planie jednolita religia, bo każdy rozsądnie myślący człowiek współczesny, postindustrialny, a nawet można by było powiedzieć cybernetyczny, zada pytanie, no ale po co religia? Przecież to się zdewaluowało już dawno. Żaden rozsądny człowiek już nie wierzy w te bzdury. Okazuje się, że nie. A nawet jeżeli nie wierzy, to będzie musiał, bo to będzie przymusowe i kontrolowane. A po co? No po to, żeby ten ślad duszowy, energetyczny odnaleźć, przyłączyć na stałe, tak zmienić kody dostępu, mam na myśli również kody DNA,
żeby ten uczestnik najwyższy, twórca gry, nie zorientował się. Żeby przypadkowo nie obudził się i nie powiedział, no dość, jestem okradany, co prawda mam ogromną, albo okradana, tak? Bo dusza w naszym języku jest rodzaju żeńskiego. Jestem okradana, co prawda mam dość tej energii, wystarczy na wszystkie wszechświaty, jakie tylko sobie jestem w stanie wymyśleć, no ale nie mogę pozwolić na taki proceder. Więc trzeba to zrobić powoli, żeby ona się nie obudziła. Ale żeby się nie obudziła, to my nie możemy się obudzić. I stąd między innymi robię założenie, że wszystkie resety, małe, duże, regularne, nieregularne, służyły do tego, żeby wytępić i przekierować uwagę na nieszczęście, na ból, utratę bliskich, odbudowanie domostw, postawienie przemysłu i wszystkie elementy, które są związane z takim resetem, w tym także resetem zbrojnym, czyli jakimiś wojnami, żeby nie nastąpiło wybudzenie. Bo ci ludzie, którzy się budzą, zaczynają słuchać podobnych wiadomości jak w tej chwili, w pewnym momencie zobaczą, że kleszcze zacisnęły się tak dalece, że żadnym sposobem fizycznym, prawnym, wystąpieniem, nawet zbrojnym czy protestem, nie są w stanie powstrzymać tej sytuacji. I zaczną budzić duszę. Pójdą w tym kierunku, w którym do tej pory żadna z cywilizacji nie poszła. Ani nowożytnych, ale ani starożytnych, ani tych, o których niewiele wiemy, w ogóle poprzednich mieszkańców Ziemi, czymkolwiek jest. I być może jest to w założeniu, ja bardzo ryzykuję mówiąc to, ale proszę was o to, żebyście przemyśleli to, bo zacząłem mówić o rozwiązaniach, które nie pochodzą z tego świata materialnego. Czy aby nie to zostało zaplanowane, w tym także przez tego stwórcę, przez źródło energii, żeby tak już zniewolić ludzkość, tak pozbawić ich narzędzi do kreacji rzeczywistości, żeby nie pozostało już nic innego, jak tylko wejście do źródła i pobudka. Wszystkich lub nie wszystkich, niekoniecznie, ale tych, co trzeba i tylu, ilu trzeba, więc nie martwcie się, że jest nas mało. To nie jest nasze zmartwienie. Jak ktoś budzi dziecko do szkoły, to niekoniecznie musi iść dwoje rodziców do sypialni dziecka i je budzić. Wystarczy jeden. Być może w tym przypadku możemy również to zredukować do jednej modlitwy jednego małego dziecka, która powie, wstawaj, dzieje się tak, czy ty w ogóle masz nad tym kontrolę, moja duszo? Czy ty wiesz, co tu się dzieje? Czy ty wiesz, jak cierpimy? I co z tym zrobisz? My wyczerpaliśmy już nasze narzędzia, wyczerpaliśmy rozwiązania, nie potrafimy wymyśleć nic innego. To może w końcu weźmiesz się do roboty, skoro jesteśmy twoimi dziećmi, no to zadbaj o nas. To jest teza bardzo ryzykowna, jak wspomniałem. Robert, chrząknij, czy nie przerwało nam? Nie, nie przerwało. Ja twój punkt widzenia obserwuję, albo ten pomysł już od kilku ładnych miesięcy zauważyłem. Generalnie jest to zbliżone do mojego punktu widzenia, gdzie mówisz o duszy, a o mocy kreacji właściwie to jest tożsame, dlatego że to ten element duchowy powoduje, że ten pojazd działa. Więc inaczej mówiąc, ty omawiając bardziej, powiedziałem, z naukowego punktu widzenia w prosty, banalny sposób, mówimy o tym samym. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby dać kopa,
przycisnąć, docisnąć i doprowadzić do tego, żeby się obudzić, powiedzieć basta. I teraz jest kwestia, jak mamy poukładany model widzenia świata, zadziałać w ten czy w inny sposób, to chyba właśnie się do tego wszystkiego sprowadza. Oni cisną, ale też mi się wydaje, że są głównymi rozgrywającymi, a w rzeczywistości tam nad nimi ktoś poukładał tak, żeby oni spełnili swoją rolę. To przybliżenie daje nam szansę, pokazuje światełko w tunelu, jednocześnie pozwala zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, i tutaj poprę cię bardzo, dlatego że ona uspokaja ludzi, bo mniej więcej wiedząc dlaczego i po co widzą tą szansę, no nie wchodzą w ten letarg, czyli tą, powiedziałbym, marazm, który jest dla tych graczy jakby najważniejszym elementem, żebyś się poddał i wszedł w ich narrację, ich program i w ich projekcję. Wiesz co, ja czytam nasze komentarze czasami i pojawiają się takie głosy, w których odbieram tą oczywiście krytykę i zastanawiam się nad nią, że ja prowadzę do tego, żeby uśpić ludzkość, żeby ludzkość, tych parę tysięcy ludzi, którzy nas słuchają. I żeby pozbawić ich możliwości protestu. Nie, to nie tak. Ten protest musi się odbywać na każdym z poziomów. Właśnie metodą tego przecinania lodu poprzez ciśnienia. Natomiast narzędzia fizyczne, czy będą potrzebne i metody fizyczne, ja nie wiem tego. Uważam, że nie, ale nie potrafię i nie wezmę odpowiedzialności za to, żeby kogokolwiek namawiać do zmiany decyzji. Ja mówię swoje zdanie. Moim zdaniem wyczerpaliśmy wszelkie możliwości i jesteśmy pochytani na każdym poziomie z możliwych, jeżeli chodzi o fizyczne rozwiązania i metody. Więc tracąc jakby możliwość wyboru, unikamy tego, co jest w wierszyku znanym. Chociaż nie wiem, czy w tej chwili młodzież zna ten wierszyk. Osiołkowi w żłobie dano, w jednym owiec, w drugim siano. Konkluzja, która wynika z tego, czy morał, który wynika z tego wierszyka, polega na tym, że dopóki mamy jakieś wybory, dysponujemy jakimś wyborem, to poprzez naszą głupotę lub też uśpienie, manipulację, żeby nie obrażać i nie zganiać wszystkiego na głupotę i na leniwość umysłu. Sami pozbawiamy się wyboru, bo nie wiemy, co mamy wybrać. A mamy w tej chwili sytuację, na przykład polityczną, ale również i tą konfliktową. Tak? Od wieków mamy konflikt między dwoma stronami. Wybierz tą lub tą. Okazuje się, że żaden z wyborów nie jest dobry. Czyli mamy owiec, mamy siano. W polityce to samo. Dwa obozy ścierające się, które i tak wprowadzą to, co ci zakulisowi gracze chcą, żeby zostało wprowadzone, bo obie partie polityczne są finansowane dokładnie z tego samego koszyka. I tą samą ręką przydzielane są środki na tą działalność. Mamy konflikty na przykład w krajach słabo rozwiniętych, konflikty plemienne weźmy na przykład, gdzie obie strony konfliktu finansowane są jedną ręką z jednego koszyczka. Po co? Po to, żeby mieć gwarancję, że jeżeli jedna z nich wygra, a druga przegra, to i tak nie jest istotne, kto wygra, bo i tak obie są mi winne pieniądze. Prawda? Czyli to jest element straty wliczony jakby w ryzyko zarządzania. I wszystko tutaj operuje na tych samych zasadach. Weźmy na przykład spór telewizyjny w Polsce. Czy Jedynka, czy TVN, czy tam nic nieznaczący Polsat. Jeżeli chodzi o kwestie kłótni politycznych, owszem, obserwujemy tutaj jakieś starcie, jakąś konfrontację. Natomiast jeśli chodzi o główny program, na przykład pandemia, konflikt
za naszą wschodnią granicą. No to tutaj następuje nieprawdopodobna wręcz zgodność mediów, prawda? I tu należy zwrócić uwagę, jeżeli media są zgodne w jakiejś kwestii, to znaczy, że jest to kwestia główna, o którą im chodzi, żebyśmy w nią uwierzyli, no i i przekierowali tam naszą uwagę, czyli energię. Zauważasz to? Myślę, że większość ludzi to zauważa.